Prezydent Piotr Głowski spotkał się z prezesem Sądu Rejonowego w Pile, Jerzym Paliwodą. Na spotkaniu mówiono o utworzeniu parkingu dla klientów sądu. Parking ma powstać na terenie placu znajdującego się za gmachem sądu. Wcześniej sąd nie posiadał własnego parkingu i choć pomysł zrodził się już wiele lat temu, dopiero teraz wejdzie w życie. Sprawa jest już, no może nie wiekowa, prawda, ale kilkuletnia, powiem, początki tej sprawy sięgają 2006 roku, kiedy to wystąpiliśmy o przekazanie w trwały zarząd pewnego obszaru znajdującego się w okolicach Sądu Rejonowego w Pile celem zrobienia tam parkingu, dlatego że jak Państwo wiecie, Sąd Rejonowy w Pile praktycznie nie dysponuje parkingiem dla petentów, którzy mają sprawy w naszym sądzie. Także cieszę się, że sprawa obecnie doczeka w najbliższym czasie pozytywnego zakończenia. Rozmowy z Urzędem Wojewódzkim zatrzymały się na ustaleniu stosunków prawnych na terenie miasta. Podobnych sytuacji jest więcej. Poza tym pojawiły się problemy finansowe. Poprzednia kadencja minęła na rozmowach z Urzędem Wojewódzkim na temat najpierw spraw związanych w ogóle ze stosunkami prawnymi na terenie miasta, bo takich spraw mamy kilka w różnych miejscach. Próbowaliśmy je na pewnym etapie wszystkie połączyć w jednym taki wielki pakiet, ale się okazało, że czym większy, tym trudniej go zrealizować. On dotyczy również straży pożarnej, jeszcze kilku innych nieruchomości na terenie miasta. I ta propozycja, do której w końcu udało nam się dojść, miała też opory natury finansowej, bo był kłopot różnic, jeżeli chodzi o wartość tych nieruchomości, kto komu ma zapłacić. Oczywiście żadna ze stron, ani wojewoda, ani my nie jesteśmy, ani tym bardziej sąd, tutaj chętni w wydawaniu pieniędzy. W związku z tym poszukiwaliśmy też takie rozwiązania, żeby odbyło się to bez dodatkowych uzupełnień finansowych. Na najbliższej sesji Rady Miasta propozycja zostanie przedstawiona. Nie wiadomo, kiedy powstanie parking, ani ile dokładnie będzie na nim miejsc parkingowych. Szacuje się, że może być ich nawet kilkadziesiąt.